Do udziału w strajku przeciw zaostrzeniu ustawy aborcyjnej od wielu dni agitowała Gazeta Wyborcza. Projekt nowego prawa Zatrzymaj Aborcję jest w Sejmie. W tygodniu pracowała nad nim Komisja Sprawiedliwości. Teraz wystarczy pozytywna opinia Komisji Rodziny i wtedy posłowie będą mogli zdecydować, czy są za obroną życia, czy nie. Feministki i wspierające je media nazywają propozycję nowego prawa barbarzyństwem i bezpardonowo atakują zarówno rządzącą partię, jak i Kościół katolicki. Chcąc zaskarbić sobie łaskę Kościoła, Prawo i Sprawiedliwość planuje zaostrzenie prawa antyaborcyjnego. My, kobiety wyborczej, różnimy się poglądami na aborcję, ale wszystkie jesteśmy przekonane, że to, co chce zrobić obecna władza, jest barbarzyństwem. Kulminacją tzw. strajku kobiet był marsz aborcjonistek spod Sejmu pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. To kobieta powinna wybrać, czy może, czy nie może urodzić, a nie mężczyźni, a nie księża, a nie Kościół. Wspierają nas mężczyźni, którzy rozumieją nasze prawa, na czym one polegają. Czyli ten, kto ma inne zdanie, nie może się wypowiadać. Kościół nie powinien wpływać na politykę. Tyle. Świeckie państwo, edukacja seksualna i pełnia praw reprodukcyjnych. Traktowane są kobiety dzisiaj jak średniowieczu, jak jakieś wiedźmy, które nie mają prawa decydować o sobie. Ja protestuję za wolną aborcją, żeby wszystkie osoby mogły mieć dostęp do aborcji wtedy, kiedy jej potrzebują. Wtedy, kiedy wymagają wsparcia, żeby nie musiały się wstydzić poprosić o pomoc. Czyli generalnie prawem do zabijania dzieci. Absolutnie nie. A co to jest aborcja? Aborcja to jest przerwanie ciąży. Publicysta Tomasz Terlikowski uważa, że uczestniczki proaborcyjnych demonstracji chętnie mówią o dyskryminacji, a w tym przypadku same dyskryminują chore, nienarodzone dzieci. Mówi się, te osoby nie mają prawa do życia. Czyli co się robi? No, dyskryminuje się je. To jest absolutnie zaprzeczenie zasady niedyskryminacji. Te panie mówią, nie wolno dyskryminować, no chyba, że chodzi o zabicie. Jeżeli chodzi o zabicie, to wtedy można. Wasza wiara od nas stala! Wasza wiara! Protestujący nieśli transparenty i skandowali okrzyki wymierzone w Kościół katolicki. Dzieci poczęte nie mogą ani uciekać, ani się ratować i szukają obrońców. Ich pierwszym obrońcą jest Bóg, ale powinni być już ludzie, którzy zechcą się opowiedzieć po stronie życia i prawa do życia bez warunków, bez wyłączeń, bez ograniczeń, bez kompromisów. Pomysłodawcy projektu ustawy Zatrzymaj Aborcję zarzucają politykom partii rządzącej, że celowo opóźnia pracę nad uchwaleniem nowego prawa. Planowane posiedzenie Komisji Rodziny zostało w tym tygodniu odwołane. Następne odbędzie się dopiero w kwietniu. To jest bardzo przykre, że partia, która z jednej strony promuje bardzo intensywnie wątpliwe rozwiązania powodowane troską o dobrostan zwierząt, jednocześnie wykazuje się pełną znieczulicą tam, gdzie chodzi o los zabijanych dzieci. A ja tej gry politycznej nie rozumiem. Pod projektem ustawy zakazującej aborcję z powodu wad genetycznych dziecka podpisało się ponad 800 tysięcy osób. Jeśli ustawa weszłaby w życie, to polskie prawo zakazywałoby zabijania w łonie matki dzieci z wadami genetycznymi. Najczęściej dotyczy to przypadków z zespołem Downa. Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 roku w Polsce przeprowadzono legalnie 1098 aborcji. Rafał Potocki, Telewizja Republika.